kilka słów o tym problemie z mojej strony i ze strony chyba większości, bo tak naprawdę nie bylibyśmy tutaj wszyscy na spotkaniu społecznym, co jest niezwykle ważne, dlatego że to nie jest problem władz gminy, tylko naukowców, tylko tak naprawdę wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem jak najlepszym Jeziora Drawsko. I przejdziemy do następnych etapów, gdzie okaże się, że tak naprawdę każdy z nas ma sporo zadań do wykonania, jeśli oczywiście leży nam to Jezioro Drawsko na sercu i jego stan, oczywiście jak najlepszy. Ja chcę powiedzieć kilka słów o tym, co w tej chwili, to jest próbka sprzed niespełna godziny. Z zawiesiną w postaci właśnie tej silnicy, która leje. Można, puszczę ją w obiekt. Jak sobie Państwo zobaczą z bliska. Z Waszych jeziora, z przystani wody. Z tego pomostu jest pobrana. Przed niespełna godziną. I dla mnie to, co mówiłem, nie wiem, chyba dwa lata temu już było. Dwa lata temu, w kwietniu, dwa lata temu, że ta silnica jest wredna i będzie ogromny problem. No i nawet podobno niektórzy mówią, że jestem prorokiem, bo zapowiedziałem wyłączenie plaży i że będą wszystkie wyłączone. To nie jest żadne proroctwo, to jest po prostu stan wiedzy na temat tego, z czym się mierzymy. Mierzymy się z bardzo trudnym przeciwnikiem, bo z jednej strony wszyscy kojarzymy Drawsko z przede wszystkim Czapinek z rekreacji i z tego, jakie ma zasoby. Ja przyjeżdżam od wielu lat na Drawsko, jestem spod Piły, ale przyjeżdżam też po to, żeby szkolić tutaj młodych żeglarzy właśnie na Jeziorze Drawsko, bo trudno byłoby nam znaleźć drugą taką bazę, jaką się udało znaleźć nad Jeziorem Drawsko. Natomiast ja mówię od dobrych dwóch lat małżeństwu, które tym zawiaduje, moim przyjaciołom, że trzeba szukać inne jezioro, ponieważ nie wiem, czy w tym roku przyjedziemy tutaj na przełomie w ostatnim tygodniu lipca i w pierwszym tygodniu sierpnia i nie wiem, czy damy radę wpuścić dzieci do wody tego jeziora, tak? Bo w ubiegłym roku całe szczęście, że te plaże gmina zamknęła, sanepid zamknął kilka dni, bo ten zapis się zaczynał, myśmy kończyli w sobotę, a on się zaczynał w piątek tak naprawdę, kiedy zmienił się kierunek wiatru. No i mówię tutaj o przeciwniku potężnym, dlatego że każdy kontakt tak naprawdę z wodą jest przynajmniej potencjalnie niebezpieczny, a na pewno nie jest przyjemny w przypadku zakwitu silnicy. Więc poza tym, że szkolimy, jak jest trochę gorsza pogoda, to mamy ten program badawczy, ale też mamy program badawczy na jachcie, ponieważ pływamy po wszystkich zatokach Jeziora Drawsko i patrzymy, jak jest. I młodzież między innymi z jednej strony uczy się żeglować, ale z drugiej strony uczy się świadomości i uważności na to, w jakim środowisku przebywa i kiedy ono jest zdrowe dla tego przebywania, a kiedy niestety tym zdrowym środowiskiem może nie być. Więc dzięki temu, że tak nie powinna wyglądać siatka z taką zawiesiną po jednym przeciągnięciu, siatka planktonowa po jednym przeciągnięciu przy filtrowaniu wody, tak? A tak wyglądała pod koniec naszego pobytu w dniu wyjazdu w ubiegłym roku po jednym przeciągnięciu. Tak? To jest po prostu gęsta zupa kolonii silnicy. Ona się, wszystkie tego typu drobne organizmy nazywają się po łacinie, tylko i wyłącznie po łacinie. Oczywiście każdy organizm ma nazwę łacińską, ale część ma nazwy polskie. Ale w tych drobnych, jednokomórkowych organizmach to w ogóle nie używamy nazw polskich. Więc to jest Glaotrichia ignulata, tak się po prostu nazywa, silnica z rodzaju Glaotrichia. I ona jest duża, ona za chwilę przejdę do niej, ale w takiej strefie brzegowej, kiedy ją wiatr zwieje na plażę, bo jak ona w tej chwili pływa, jest duża, ale są te punkciki zawieszone w toni wodnej pojedynczo, to ona na tyle
nie wpływa na przezroczystość wody, że można się w tej wodzie, znaczy chce się do tej wody wejść, o tak powiem. Czy się można kąpać, to jest jeszcze inna sprawa, ale chce się do tej wody wejść, bo ona jest przezroczysta. Natomiast jak wiatr zwieje tę kolonię w strefę brzegową, tworzy takie smugi wręcz, a na brzegu pchnie już korzeń z gęstej zupy zielono-brązowej, brązowej, to już nikt do tej wody nie wejdzie. Więc w czasie takich zajęć dzieci mogą zobaczyć, co tam w tej wodzie jest, z różnych grup organizmów, ale tu mówimy o tym, z czym chcemy się zmierzyć. To jest duża silnica. Dlatego to, jak tu Państwo wszyscy sobie zobaczyli, w nią widać gołym okiem, tak? Widać te, tutaj widać takie kropki, ale to są w rzeczywistości takie pomponiki, bo ona ma nitki zwężające się na zewnątrz tego pomponika, a w środku jest jeszcze, są dwie rodzaje komórek. Dwie rodzaje komórek, poza tymi komórkami wegetatywnymi są dwie rodzaje komórek, które są niezwykle ważne. Pierwsze to są heterocyty, które służą sinicom do wykrywania przewagi, dają im przewagę konkurencyjną, dlatego że służą im do zdobywania azotu, który może być czynnikiem ograniczającym ich wzrost. To jest tak, jakby Państwo mieli samonawożącą się roślinę, że ona potrafi sobie ten nawóz sama zdobyć, związać azot atmosferyczny, który się w powietrzu unosi, w 70% jest składnikiem powietrza, więc jest go sporo. Można go związać i przerobić, choć jest to kosztowne energetycznie, ale przerobić na azot amonowy, który służy nam jako nawóz do wzrostu. Mówiąc oczywiście, ja używam tutaj języka potocznego, żebyśmy się dobrze zrozumieli. A druga rzecz, jeszcze ważniejsza, bo to potrafi dzięki tej takiej komórce potrafi większość sinic. Natomiast druga rzecz z tym konkretnym gatunkiem, to do rozwoju potrzebny jest drugi pierwiastek krytyczny, to jest fosfor. I tu mamy zagwozdkę, dlatego że ten gatunek jest tak cholerny, że on potrafi zmagazynować, on się rozwija najpierw w osadach dennych, bo jest taka komórka przetrwalnikowa, akineta, która jak zakwit, jak gatunek umrze nam po zakończeniu zakwity, to te komórki jak nasionka, można by powiedzieć, analogicznie, zostają zdeponowane na powierzchniowych osadach dennych. I one sobie czekają na dogodny czas, kiedy będzie odpowiednia temperatura, odpowiednie światło przede wszystkim w następnym, dopiero dobre światło przyjdzie dopiero w następnym roku, tak? Bo zimą będzie chłodniej, a dobre światło przyjdzie w następnym roku właśnie gdzieś tam w czerwcu, kiedy jest tak zwany w jeziorze czystej wody. Kiedy po wiosennym zakwicie rozwija się zooplankton, czyli te małe skorupiaczki, mają co jeść, więc namnażają się, ale jak się już namnożą, to zjadają wszystkie mikroskopijne glony. I wtedy mamy efekt czystej wody, takie z dwa tygodnie naprawdę czystej wody przed świętym Janem. A w tej chwili to tak naprawdę w maju już on występuje. I wtedy światło dociera nam bardzo ładnie do głębszych warstw dna. I to jest ten problem, że ona nie, większość z tych komórek nie tworzy się w głębokich strefach jeziora, tylko tworzy się i rośnie w tej strefie, gdzie światło dociera do dna jeziora. Czyli to jest kilka metrów głębokości. Tam ciągle w osadach jest dużo substancji pokarmowych, w tym fosforu, i dociera światło. I te komórki zaczynają rosnąć. Zaczynają rosnąć, dzielić się, zaczynają tworzyć tam takie pomponiki i magazynować ten fosfor. Bo jego będzie później, jak ona się uniesie w toni wodnej do góry, jego później będzie, tam zwykle jest mniej. Tak? Zwykle, bo to zależy oczywiście od tego, co dopływa do tego jeziora i ile tych substancji rozpuszczonych, dostępnych dla tych glonów jest w toni wodnej. Tak? Natomiast ona potrafi, badania to jest gatunek, który występuje w wielu miejscach w Europie, w Ameryce Północnej, a nawet w Afryce Południowej jest odnotowany. I badań jest sporo generalnie, dość dużo wiemy na temat tego, jak on jest nietypowy, jak jest trudny do zwalczania.
Dlatego, że właśnie potrafi, można by powiedzieć, najeść się najpierw tego fosforu, wchłonąć go, zmagazynować w komórce i potem starcza mu na przynajmniej 20 dni zawieszenia w toni wodnej, nawet jeśli go w tej toni wodnej dalej tego fosforu nie ma. To on potrafi sobie rosnąć dalej przez 20 dni. 20 dni ciepła w jeziorze to jest sezon. Tak. To jest sezon turystyczny. Więc na tym polega główny problem, że będzie bardzo trudno pozbyć się tej sinicy. Że ja to już mówiłem 2 lata temu i będę powtarzał. Taka jest moja rola, taką ja widzę swoją rolę w tym zespole, żeby mówić Państwu prawdę, jak jest. To znaczy, że jest cholernie trudno. Że ze stanem jezior jest tak, jak ze stanem zdrowia. Dopóki jesteśmy młodzi, to nam się wydaje, że będziemy zawsze zdrowi. Ale z biegiem lat nabieramy czynników chorobotwórczych. Z jednych sobie zdajemy sprawę, z drugiej sobie nie zdajemy. Wydaje nam się, że tak można sobie spokojnie żyć. Tak jest z jeziorem. Dopóki jest stan wody czysty, to my sobie użytkujemy i nawet jak świnimy, na przykład w przypadku człowieka palimy papierosy, no to jak jesteśmy młodzi, to nam długo nie szkodzi. Jak świnimy do jeziora, to też długo nic się z tym jeziorem nie dzieje, bo są naturalne mechanizmy, które do pewnego momentu potrafią sobie z tym poradzić. Natomiast przychodzi taki moment właśnie i my jesteśmy w tym momencie, gdzie jezioro przestaje sobie samo radzić, a my widzimy konsekwencje, być może sobie nie zdajemy, że to są konsekwencje naszych działań i wielu pokoleń też wcześniejszych, tak? Bo tak naprawdę jezioro było ważnym zbiornikiem prehistorycznie, nie tylko historycznie. Tak? I to wszystko leciało do jeziora, bo to jest ten odbiornik. Na całe szczęście, że jest jeszcze Drawa, która uchodzi z tego jeziora i część tego ładunku zabiera i sobie poradzi po drodze z nim. I sobie ciągle radzi, całe szczęście. Natomiast gatunek jest trudny, dlatego że miliony tych akinek, miliardy akinek, czyli tych nasionek, można by powiedzieć tak, żeby wszyscy zrozumieli, są w powierzchniowych osadach dennych tego jeziora. A każdy zakwit to jest produkcja następnej porcji akinek, czyli tych form przetrwalnych, komórek przetrwalnikowych, które mówię tutaj dla zrozumienia wszystkiego nazywam nasionkami, chociaż one nie są nasionkami. Z biologicznego punktu widzenia, są po prostu przetrwalnymi komórkami, ale żebyśmy wszyscy rozumieli, na czym polega mechanizm, to tak spłycam. To z takim gatunkiem mamy do czynienia. I oczywiście, znane są sposoby, że możemy go zabić. Tak? Tylko nie ma metody wybiórczej, żebyśmy zabili tylko ten gatunek, którego ograniczyli jego liczebność przynajmniej. Nie ma takiej metody wybiórczej. To po pierwsze. Po drugie, to co zostało tutaj już powiedziane przez panią inspektor i przez panią burmistrz częściowo, to jest punkt wyjścia. Punktem wyjścia jest świadomość nasza wszystkich, która wymaga też osobnego procesu. Ja się cieszę, że są tutaj osoby takie, które też mają duże doświadczenie w prowadzeniu kampanii społecznych, uświadamiających, dlatego że to będzie jedno z podstawowych wyzwań. Nie tylko ratowanie jeziora, ale też przekonanie społeczeństwa, znaczy przedstawienie im uczciwej wiedzy na ten temat i informacji o stanie, ale też zrozumienie, że tak naprawdę wszyscy mieszkańcy, ale też wszyscy przyjezdni, wszyscy użytkownicy tego jeziora mamy wpływ nie tylko na jego stan, ale także na poprawę tego stanu. I musimy się z tym zmierzyć, czy nam się to podoba, czy nie, no bo możemy po prostu się wyprowadzić z tego jednego z najcudowniejszych jezior. Przecież to jest jedno z najbardziej wyjątkowych jezior w Polsce. I ciągle, w moim przekonaniu, ciągle niewykorzystane marketingowo tak, żeby można naprawdę je pokazywać i dobrze na tym zarabiać w ramach zrównoważonego korzystania z tego jeziora, żeby zachować jego stan, bo on nam daje zarobek, ale z drugiej strony, żeby móc użytkować go na tyle, żeby czerpać z tego korzyści i nie zaszkodzić jeziora. I to wszystko jest do pochodzenia, ale to, gdyby to było takie proste, to już były
byłyby takie osoby, które by machały różdżkami i mówiły, że potrafimy. My możemy zrobić jedno. Możemy się wspólnie spotkać, dyskutować, zaprosić jeszcze szereg osób, których tutaj brakuje, które mają tą wiedzę, chociażby prezentowany Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który ma jakąś umowę podpisaną przecież z gminą wcześniej. On ma duże doświadczenie w rekultywowaniu jezior, w badaniu jezior. To jest dobry zespół. Jest sporo dobrych ludzi w Polsce. Ale prawda jest też taka, że nikt, absolutnie nikt, nie ma doświadczenia na takim ogromnym i tak głębokim zbiorniku wodnym w Polsce. Nikt. Więc my możemy tylko zwołać konsylium, tak jak dzisiaj zostało zwołane społeczne, ale w drugim etapie podzielić się na grupy i wyznaczyć sobie zadania, ale też zwołać konsylium naukowe, które się pokłóci, które przedyskutuje najnowsze wyniki badań, które będzie chciało się, mam nadzieję, tym zbiornikiem zająć i będziemy wszyscy starali się wypracować najlepszą z możliwych rozwiązań na obecny stan wiedzy. Bo jasne, to nie znaczy, że to będzie idealne rozwiązanie i że ono na 100% przyniesie efekty. Efekt uzyskamy po pierwsze społecznie, jak wszyscy o nie zadbamy. Jeśli zrobimy to wszyscy, to jest szansa. To jest szansa, tą szansę ciągle oceniam jako dużą, że jest szansa, że uda nam się opanować sytuację na jeziorze Drawsko, dopóki być może jeszcze nie jest za późno. I to jest prawda, którą ja staram się mówić w Czaplinku od kilku lat i nie mam gotowego rozwiązania. Nie przynoszę Państwu gotowego rozwiązania, że będę wiedział, jak to zrobić na 100%. Ja mogę Państwu tylko powiedzieć, że według mojego stanu wiedzy, dlatego oczekuję szerokiego też konsylium naukowego, nawet jeśli będzie to jeden wykonawca na końcu, tak? Czy jeden podmiot wykonujący, ale dyskusji najpierw naukowej, a nie potem, dlaczego nam się nie powiodło. Bo potem będziemy dzielić włos na czworo, a można było zrobić tak, a można było zrobić tak, a tak. Zacznijmy od dyskusji także naukowej na początku. Co my wiemy? I to jest jeden z podstawowych problemów, że my ciągle po prostu wiemy niewiele na temat jeziora Drawsko. Ciągle są braki, ciągle nie ma aktualnej wiedzy i od tego też powinniśmy zacząć. To znaczy od dużego projektu. Rozumiem, że jeśli to zlecenie jest aktualne dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, to pięknie, bo to oznacza, że już ten sezon pewnie już badają. Tak? Nie? A szkoda. A jesteście, tak? Ja tutaj jestem przedstawicielem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Proszę mikrofon. Dzień dobry. Krzysztof Podłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Zostałem trochę wywołany, że tak powiem, natomiast ja reprezentuję zespół m.in. Michała Łopaty i ten projekt, który tutaj był przedstawiony, to oczywiście było bardzo wstępne porozumienie, które z uwagi na to, że chyba w międzyczasie się odbyły wybory, oczywiście zeszło to na dalszy plan, więc nic nie było robione w tym kierunku, dopiero, że tak powiem, było podpisane takie ogólne porozumienie na temat żadnych szczegółów i tak dalej. Oczywiście my mamy jakiś tam niepracowany zakres prac ewentualnie, ale to jest mówię, na razie. Ale dziękuję, że przyjechaliście Państwo. Będziemy trudno nawiązywać współpracę i nie ogólną, ale szczegółową. Jak najbardziej. Rekultywacja jezior w Polsce zaczęła się w Olsztynie, można to powiedzieć, od profesora Olszewskiego i jego zespołu późniejszego, który z tego do dzisiaj rośnie w zasadzie z tej linii. I to jest jeden z bardzo doświadczonych zespołów zajmujących się i diagnostyką, i rekultywacją. Natomiast i ten zespół, mimo swojego ogromnego doświadczenia, mimo też pewnych prac na jeziorach mazurskich również, to żaden zespół nie pracował na rekultywacji na tak głębokim zbiorniku wody. Żaden. I dlatego... Słucham? Nie tylko głębokim, ale wyjątkowym. Tak, to jest szerszy kontekst, tak? Tak zasilanym, będącym w takiej sieci. Za chwilę profesor Hesse tutaj pewnie się do tego odniesie.
Natomiast i z takimi potrzebami też zlewniowymi w całym obszarze, problemami zlewniowymi, które są, tak? Dlatego tych problemów, o których my musimy sobie je skatalogować, ale musimy też zacząć od diagnostyki tego jeziora. Dokładnie tak, panie burmistrzu, dokładnie tak, bo my możemy zastosować leczenie, to tak jak Państwo pójdą do lekarza rodzinnego. Państwo opowiedzą o swoich objawach lepiej lub gorzej. Tak? Czy mnie boli tu? I to jest być może wszystko, co ja powiem, tu mnie boli. Bo. I lekarz mówi, no tu boli, to może to być to, albo to, albo to. To dajmy mu to. Zobaczymy, jak zareaguje. Tak? I my możemy tak leczyć też jedynokrawstwo. Że my możemy na podstawie aktualnego stanu wiedzy zaproponować pewne rozwiązania i jest szansa. Ale od tego, od tego trzeba wyjść. Chciałem przejść do drugiego etapu. Dziękuję, że mnie pilnujesz, ale chciałem przejść, że nawet przy wdrożeniu leczenia i nawet jak nam się uda, to nie znaczy, że my, że ten organizm będzie zdrowy, bo on może być trochę zdrowszy przez chwilę, jak ten lek działa. No? Ale jak przestanie działać lek, czyli na przykład te mechanizmy rekultywacyjne, które a czynnik chorobotwórczy dalej jest, to my dalej będziemy chorzy. Albo za chwilę będziemy chorzy znowu, a czasami za chwilę będziemy chorzy gorzej. Tak? Bo jesteśmy już ekosystemem wrażliwym. No. Proszę sobie porównywać, naprawdę to dużo do myślenia daje, proszę sobie porównywać to do zdrowia człowieka, stan jeziora, bo to ustawia nam myślenie o tym, co jest przed nami, jaka diagnostyka. I jeszcze jedno porównanie. Jak pacjent jest poważnie chory na trudną chorobę, to naprawdę trzeba zwołać konsylium. Naprawdę trzeba szukać najlepszych specjalistów. Takie leczenie, nie mówię tutaj tego, żeby mówić, że ktoś, że naukowcy chcą zarobić, tylko mówię o tym, że te czynności, szereg czynności diagnostycznych do wykonania ma swoje koszty. Tak? Więc jak dodamy te koszty leczenia, to jest duży i drogi eksperyment badawczy. Ciągle eksperyment, ja mówię, ja używam słowa eksperyment, proszę zwrócić uwagę, że to nie jest recepta gotowa, to jest ciągle eksperyment. I dlatego ten projekt wymaga ogromnej pokory. Nas wszystkich, ogromnej pokory, ogromnego poszukiwania rozwiązań i stanu wiedzy i ogromnej odpowiedzialności, przed którą my stoimy. Bo mierzymy się, jak mówię, z trudnym przeciwnikiem, że Państwo, oczywiście, że ta śnica przede wszystkim łatwiej się rozwija w jeziorach takich właśnie jak już Drawsko, czyli zbliżonych, czy też tam eutroficznych, bo my ciągle też tego nawet nie wiemy do końca, czy jezioro Drawsko jest jeszcze, bo jedne wyniki pokazują to, inne pokazują tamto, oczywiście zakwity śnicowe są i to jest eutrofia, tak? Ale na jakim poziomie i tak dalej. My ciągle wiele rzeczy nie wiemy, albo mamy stare dane, albo mamy wyrywkowe, aktualne dane. My ciągle nie mamy pełnego obrazu, tak? I jeszcze jedna rzecz, że ten gatunek, oczywiście do niedawna używało się takiego określenia, że gatunek jest potencjalnie toksyczny. To znaczy są badania na świecie, w innych miejscach, że ten gatunek produkuje toksyny. Ale my też tego nie wiemy w tym miejscu. Tak? Ba, ten gatunek, mimo że to jest główny gatunek sinicy cipnącej w tym jeziorze, bo to widać właśnie gołym okiem, tak? To widać gołym okiem, ale jemu towarzyszą inne potencjalnie toksyczne gatunki sinic w okresie roku, tak? Afanizomenu, zaraz tutaj będzie, o, to są te dzieciaki. O, afanizomenu po lewej stronie w takich też, jak się stworzy taka kolonia, ona się wzajemnie, pielitki się wzajemnie trochę przesuwają względem siebie. Jak się stworzy taka kolonia, to ona też ma 2-3 mm. I ją doskonale widać gołym okiem. Tak? Ale jak jest dużo, to następne będzie. I tu mamy dolichospermum, tak, który obok tego, że mamy szereg innych sinic,
które są zdolne do produkcji toksyn. Sam ten gatunek produkuje mikrocystynę i produkuje takie związki. Tutaj było doniesienie o tym, że były przypadki wysypki, tak? To on też powoduje takie, że tam nie musiała być jakaś przywra, nie musiała być. Po prostu ja nie wiem, nie widziałem tych ani wyników badań, ani przywr w tym jeziorze. Nie mówię, że one nie występują, tak? Bo nie mam takich danych. Ale być może ktoś, jak popatrzył na takie kropki, to może mu się coś z przywrą skojarzyło. Nie wiem. Nie wiem tego. Natomiast to też jest do zbadania. Mówię o tym dlatego, że to jest też do zbadania. Tak? Do weryfikacji ponownej. Natomiast ten gatunek też powoduje wysypki na skórze. Tak? No i jedna jest rzecz, że jeżeli nam się wydaje, że tak łatwo będzie, my odetniemy sobie wszystkie źródła zanieczyszczeń, bo to musimy zrobić w pierwszym rzucie. To jest pierwsze zadanie, które przed nami stoi. Ja wiem, że to jest trudne społecznie. Pani burmistrz się do tego odnosiła, że ludzie, którzy mieszkają w tym budynku latami, no to teraz trudno oczekiwać, że będziemy nakładać na nich karę, albo mają wydać ileś nie wiadomo pieniędzy na to, żeby zrobić porządek z tym, co latami funkcjonowało, tak? Że to też zależy od zasobności portfela przecież, tak? Że musimy się nad tym społecznie pochylić wszyscy, to znaczy cała gmina musi się pochylić nad tym i szukać też środków zewnętrznych, także na ten cel, tak? Więc cel będzie, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to znaczy uporządkować gospodarkę wodno-ściekową. I dotykam jeszcze rzeczy trudnej. Bo tutaj zostało tak delikatnie to powiedziane. Ja rozumiem, że zgodnie z przepisami robimy wszystko, co należy, jesteśmy pewnie zgodni z przepisami. Ale musimy mieć świadomość, że ciągle odciek zaczyszczalni ścieków oczyszczonych, zgodnych z normami, tak zakładam, tak? Zgodnych z normami, trafia do jeziora. No jak trafia do jeziora, to trafia w formie nawóz, w formie rozpuszczonej i przystępnej, można by powiedzieć, na poziomie dopuszczalnym. Co nie znaczy, że nie jest najważniejszym źródłem prawdopodobnie dopływu do jeziora substancji biogenów w tej chwili. I najłatwiejszym do obcięcia, to znaczy, bo jest jedna rura. Nie mówię, że to jest proste, ale jest jedna rura. Tak? I teraz jest pytanie, że oczywiście przerzucenie tego na przykład do jeziora, do Drawy, którą wszyscy też wiemy, jakie ma znaczenie, i jest ekologiczne trudniejsze, ale też finansowo jest trudne, bo to jest logistycznie byłoby niezwykle trudny rzecz, więc musimy być może, że pewnie musimy to brać pod uwagę i ocenić finansowo, logistycznie i tak dalej, jak to, ile to kosztuje i jak, dlaczego się z tego wycofujemy, musimy nie do tego zrobić, z jakich powodów, przyrodniczych i finansowych. Ale z drugiej strony pewnie trzeba zrobić coś, mówię świadomie coś, bo to jest osobna dyskusja na ten temat, coś, co będzie pomiędzy oczyszczalnią, przyjmowało wody, a zanim one wpłyną do jeziora Trawskiej. Coś, co zredukuje nam ilość biogenów jeszcze bardzo, bardzo mocno, ba, najmocniej jak się da przy współczesnej wiedzy. I wtedy jest szansa, że też uda nam się z tym coś zrobić. No i trzecia rzecz, jeszcze tylko już Arturze ci oddaję głos. Trzecia rzecz, to ten gatunek, zwłaszcza w Ameryce Północnej, występuje też dość licznie w jeziorach, w których tego fosforu jest mało. Takie jeziora są ubogie w substancje pokarmowe, mówimy o nich, że są oligotroficzne, a więc przeciwnik jest tym bardziej trudny. Bo nawet jak my zredukujemy, co musimy zrobić, bo bez tego to w ogóle możemy zapomnieć, że przystępujemy do prac nad jeziorem Karską, to nie okaże się, że on tak łatwo się, jego liczebność się zmniejszy, że on nie będzie tworzył zakwitów. Jest szansa, po pierwsze, na to, że te zakwity będą mniejsze, bo pamiętajmy to, że to, co dotarło do jeziora, co jest w osadach dennych tego jeziora, ten ładunek ciągle tam jest. Tak? Ciągle tam jest. I ona będzie miała co jeść jeszcze długo.
Więc problem jest taki, żebyśmy wypracowali taką koncepcję, że być może będziemy podejmować decyzje tak jak z antybiotykiem. Tak? Jak dostajemy antybiotyk, to wiemy, że nie tylko ginie bakteria chorobotwórcza, ale ginie cała flora bakteryjna, która w zasadzie trzyma nas przy życiu. Tak? Że musimy ją odbudowywać, że kosimy wszystko. Być może będziemy musieli podejmować takie decyzje, ale podejmujmy ją świadomie wtedy, kiedy nie będzie już innego wyjścia. Że stosujemy lek, który tnie wszystko. Tak? Zostaje wybiotek. To tak jest. To jest w zasadzie to, co ja chciałem Państwu powiedzieć, bo to, co nie przerzucałem już tutaj slajdów, bo to, co chciałem powiedzieć, to chciałem. Przeciwnik jest trudny, proszę Państwa. Ja chciałem, żeby Państwo na początek dostali taką bombę negatywną, żeby Państwo sobie uświadomili, jaki mamy problem, bo przed nami wszystkimi. Tu są normalni mieszkańcy, różni działacze, właściciele, czerpiący, dający nam rekreację, po pierwsze zapewniający nam to rekreację i czerpiący z tego zyski. A tak naprawdę zdrowie środowiskowe, bo nawet jeśli my się nie kąpiemy, no nie jeździmy raz, to tego bym powiedzieć, nie obchodzi. Tak? Bo ja tu tylko mieszkam, nie kąpię się, bo już mam swoje lata i mnie to nie obchodzi. Tak? Ale aerozole, które przy tak dużym jeziorze są w powietrzu z tych silnic, wdycham. I my ciągle nie wiemy, co jest pod względem toksycznym w tym jeziorze. I toksyny silnicowe są generalnie w zbiorniku wodnym dość szybko w pewnych sytuacjach rozkładane przez specyficzne bakterie. Te bakterie po pierwsze muszą tam być, bo jak ich nie ma, to one się utrzymują dość długo, to też pokazują różne badania w tej chwili, bo myśmy kiedyś tylko badali, czy toksyna jest, czy jej nie ma, czy jest, czy jej nie ma, tak? Ale wiemy już, jak są rozkładane i przez co są rozkładane i czy te bakterie są, czy ich nie ma. Jak ich nie ma, to trwa długo i nawet jak silnice zdechną, to jeszcze może być długo, w powietrzu i w wodzie te substancje mogą być. Czy są? Nie wiemy, znowu mówię. Czy są? Nie wiemy. No i rzecz kolejna, jak zastosujemy ten antybiotyk, to wybijemy też te bakterie, jeśli one tam w ogóle są. Tak? Więc dyskutujmy. Decyzja ma dzikie znaczenie.